Witajcie w Zagrajmy w Bubble Bubble. Jest to mój pierwszy filmik, więc mam nadzieję, że nie będzie wcale aż tak źle. Dobrze, tak. Bubble Bubble jest to gra wyprodukowana przez Taito z Japonii. Początkowo na automaty, ale powstał dość szybko port na Commodore 64. No i właśnie ja najczęściej grałem na Commodore w Bubble Bubble. Miło wspominam. Dość trudno grało się bez żadnych save'ów. No i cóż, tak. Myślę, że mogę coś powiedzieć o fabule tej gry. Nie jest zbyt skomplikowana. Po prostu zły potwór o nazwie Super Pijak uprowadza naszą dziewczynę. To samo robi z dziewczyną naszego kolegi. Po czym zamienia nas w dinozaury. Tak, no i w takiej formie musimy pokonać złego bossa, przejść przez jaskinie pełne potworów i odzyskać nasze dziewczyny. No tak, nie jest zbyt skomplikowana, ale za to gra podobno posiada kilka możliwych zakończeń, ale tego nie jestem pewny, czy wersja na Commodore akurat posiada. No cóż, zobaczymy. Dobrze, no więc zaczynajmy. Tak więc zaczynajmy. No i runda pierwsza. Okej. Nie ma tu trudności zbyt wielkiej. Paru przeciwników, a ja sobie tu poczekam na tenisówkę. O właśnie. Bardzo przydatny przedmiot, przyspiesza nasze ruchy dwukrotnie. Okej, chodź tutaj, jesteś tu. To sterze. Parę baniek, zawsze z nich pojawiają się marchewki w pierwszej rundzie. Czy co to jest, nie wiem. No tak wygląda, no, bardziej truskawki, tak, zdecydowanie. Okej, dobra, mamy punktów parę. I przechodzimy do rundy numer 2. Ja tam wolę nigdy nie ryzykować i spokojnie ich eliminować po kolei. Ale tutaj w tej rundzie pojawia nam się niebieski krzyż albo kaktus, ale bardziej jak krzyż. No i który powoduje, że jaskinia zostaje zatopiona przez wodę. No i cóż, zabija przeciwników. Nam na szczęście nie dzieje się żadna krzywda. Może to dlatego, że jesteśmy jakimiś jaszczurami, nie wiem, dinozaurami, nie wiem. Pewnie tak. Okej, i mamy oto zieloną lampę. Ona nam daje tylko punkty, ale mówię o tym tylko dlatego, gdyż czerwona i żółta lampa mają inne, dużo fajniejsze efekty. Tak, wszystko zebrać i udajemy się do lewego naszego rogu i przeciwników paru, jest ich tu dużo. O, jak ładnie udało mi się wszystkich zabańkować. Weźmiemy rakietę, która ma, ajajaj, uciekł, która ma działanie podobne, o właśnie. Nie dość, że bańki zmieniają się w te zielone kryształki, to jeszcze z góry spada taki fajny, duży kryształ. W sumie jakby taki kryształ na mnie spadł, no mogłoby to zabić, ale widocznie jaszczur, dinozaur woli sobie z tego punkty zebrać. Okej. I niezniszczalność. Tak, fajna sprawa. Naprawdę ułatwia czasem życie. No ale tak tylko w tej rundzie pokazowo, bo nic z tym trudnego nie ma. Okej. Potworki. I pierwsze nasza... fala taka. Z tej bańki z wodą. To jest bańka z wodą, no i taka fala sobie leci. Fajna sprawa. Tu akurat dobrze działa, ale są rundy, w których ciężko jest się obejść bez tego. No to już nawet w 14 chyba.
Tak, tam z lewej u góry był parasol, nie chcę go brać, gdyż on przenosi nas kilka rund w przód, więc to zachowam na... Ale chcę wszystkie rundy pokazać. Ech, trochę plątam się, ale cóż, jak mówiłem, mój pierwszy odcinek, więc tak już będzie. Okej. W tym miejscu powinna pojawić się taka mikstura żółta właśnie. Raczej zawsze się pojawia, ale ostatnio zdarzyło mi się, że jej nie było, ale to bardzo rzadko jej nie ma. Okej, i co? I pojawia się wino, zbieramy punkty. I dodatkowe 100 tysięcy punktów za zebranie wszystkich tych. A mamy na to 30 sekund tylko. No i nie możemy niestety bańkować. Co czasem jest niedobre, bo czasem bańki by się przydały, aby dostać się w mniej... w trudno dostępne miejsca. W tej rundzie też zazwyczaj jest wino, czy tam mikstura właśnie. Dość szybko się pojawiła. Okej, mamy ją. Dobrze. Aha, tak. No, mamy już 5 żyć, czyli 2 dodatkowe zebraliśmy. Przy 30 tysiącach się zbiera dodatkowe życie i przy 100 tysiącach. No i teraz kolejne, 6 przy 400 tysiącach. Tak to wyczytałem gdzieś. Się teraz chwalę, że wiem. Okej. Kolejna runda. Pach, pach. Wybuchnęli bardzo ładnie. Z tymi nie ma problemu, ale są trochę denerwujący ci przeciwnicy. Okej. I tak samo jak w rundzie pierwszej z paniek pojawiają się tym razem ciasteczka. No, chyba nawet się bardziej opłaca te ciasteczka brać. I runda numer 11. Tak, nie jest ona zbyt łatwa, gdy gra się w jedną osobę, ale myślę, że sobie dam radę. Mam nadzieję, że sobie dam radę. Wow, 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 wow. Chodź tu. O, o, o. No, no, było blisko. Oho, bardzo było blisko. Przepraszam, że tak zamilkłem, ale nie chciałbym zginąć. Okej, i to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na następne. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć!